Nazywam się Konrad Jeleński, pseudonim Rączka. To już trzeci z kolei marsz upamiętniający katastrofę w Czarnobylu. Zawsze jest tak liczny? Myślę tutaj o 7 osobach, które tworzą trzon tego marszu. No niestety póki co jest to tendencja spadkowa, że tak powiem, wracamy do korzeni, ponieważ pierwszy marsz w 2011 roku odbył się w podobnym składzie. Staram się docierać do jak największej ilości mediów, blogerów, głównie twórców internetowych, którzy chcieliby po prostu w jakiś sposób zareklamować, upowszechnić informacje o tym marszu. No właśnie, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało, jak najwięcej mogło w nim uczestniczyć. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie już dużo lepsza sytuacja, jeżeli chodzi o liczebność. A kim jesteś, czy i jak i dlaczego to wszystko się zaczęło? Zaczęło się dosyć w prosty sposób, ponieważ około 2007 roku spotkałem się z grą komputerową Stalker, Cień Czarnobyla, która jest oparta właśnie na wydarzeniach. Osadzona jest w strefie czarnobylskiej i po pewnym czasie, kiedy drążyłem temat i zainteresowałem się tym, zadałem sobie dwa proste pytania. Czy w Polsce ktoś mógłby jakoś upamiętnić ofiary Czarnobyla? I drugie pytanie, dlaczego nie ja? Nie jestem ani inżynierem, nie jestem żadnym naukowcem i moje wykształcenie w ogóle nie ma z tym nic do rzeczy, a co mnie skłoniło do tego, to czysta pasja, no i chęć po prostu rozpowszechnienia informacji na temat tej katastrofy. A oni? Skąd się wzięli? A oni? No to są moi przyjaciele i znajomi, głównie z bydgoskiego klubu fantastyki Maskon, pod którego egidą jakby działamy. Wcześniej zdarzało się też, że dołączali do nas ludzie spoza Maskona, znajomi, koledzy ze szkoły, więc no tutaj akurat mamy, że tak powiem, sam trzon, można powiedzieć, samą elitę tego wydarzenia. Więc oficjalnie rozpoczynam trzeci już Marsz Czarnobylski w Bydgoszczy, wydarzenie cykliczne, którego podstawowym zadaniem jest oddanie hołdu wszystkim ofiarom i bohaterom likwidacji skutków awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu. Apokalipsa świętego Jana, rozdział 8, wersety 10-11, cytuję: a imię gwiazdy zowie się Piołun, i trzecia część wód zmieniła się w piołun, i wielu ludzi pomarło od wód, bo stały się gorzkie. Może na obecną chwilę nic ten cytat wam nie mówi, ale piołun po ukraińsku to bylia, a Czarnobyl można przetłumaczyć dosłownie jako czarny piołun. Więc tutaj interpretację tego fragmentu zostawiam już tylko wam. Spotykamy się tutaj nie do końca w dokładną rocznicę samej katastrofy, ponieważ ta miała miejsce 26 kwietnia. Natomiast rocznicą powiązaną jak najbardziej jest ewakuacja miasta Prypeć, która rozpoczęła się dzisiaj. To jest dopiero po 30 godzinach od samego wybuchu. 30 godzin wszyscy mieszkańcy, 43 tysiące ludzi, którzy mieszkało w tym mieście, było narażonych na wysokie promieniowanie. Byli narażeni na zmiany nowotworowe i dopiero po tym czasie władze zdecydowały się na ich ewakuację, więc jest to ten dzień. Także chciałbym dodać, że motywem przewodnim dzisiejszego marszu jest Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Awarii i Katastrof Jądrowych, który przypada też na dzisiaj, i będę wam opowiadał co nieco o innych katastrofach. Zaczynając od samej katastrofy w Czarnobylu, dokładnie o godzinie 1:24 26 kwietnia 1986 roku, wskutek błędu ludzkiego i błędów technicznych, nastąpiła seria wybuchów. Wiele ton materiałów radioaktywnych w powietrze, które wraz z wiatrem rozprzestrzeniły się po obszarze. Strażacy nie wiedzieli, co się dzieje. Strażacy myśleli, że zostanie wezwali do zwykłego pożaru przemysłowego. Nie byli przygotowani na to, co ich tam czeka. Z nich zmarło na miejscu z powodu poparzenia poprzez promieniowanie gamma. Dla wszystkich
chorych, wszystkich pokrzywdzonych przez katastrofę czarnobylską, którzy bardzo często umierali przez wiele tygodni, a ci, którzy przeżyli, noszą do dziś ranę po tym wydarzeniu.